Spoko, jaki telefon mają? Się bawi jak na tych nowych. Erik, buba, bele, bele, ele, mele, dudki. Pokaż mała, wiesz co? Pokaż mała nogi, ja cię poczęstuję pierogami i pójdziemy do mnie na chałupę. Zobaczysz, będzie pięknie i cudownie. Tęcza na niebie się ukaże. Zobaczysz, będzie wspaniale. Mała, no chodź. Co ty się rdolisz? Esmeraldo. A ona przyjechała. Pieklu rybu, ja ci się po brzuchu głaszczesz. Będzie słowo brachu, wiele rzeczy. Jeszcze raz, słowo brachu. Aaaa. I nie przejść przez właśnie, tylko... Aaaa. Jak kolejny kurwa rzut wanny. No trzymaj mnie. No to... Po trzecie, jak śmiłość... Jeszcze raz. Bo lepszy sam dla siebie, kiedy słowo... Co? Źle, jeszcze raz. Ale się zaplułem. Skąd ta krytyka o źródło twojej... Jeszcze raz. O źródło, źródło. Czekaj, moment, poprawię sobie te mamalowa słuchawki. Dobra, jedziemy. Mamalowa. Dobra, spokój. Taka bajka kiedyś była, Harry i Hendersonowie. Co? 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 Stał taki gory, taki kał. I go w domu strzymali. Harry i Hendersonowie. Goryla, no. Stop. Długopis. 5 centymetrów od młoteczka. Buba na my! Jesteś lamus. Mówi, chodź, nagramy teraz, kurna się. Spokój tam. No weź za tę mordę tą swoją. Zakrył twarz? Tak. Dobra, muszę się uspokoić, bo mi kefir w głowie. Głowy wierne i ręce zawsze twarde biali jak kefi na islamisty głowie. Iście, będę teraz, za każdym razem gram! Za każdym razem! I to przez was! Pojechałem z nimi nieźle, w pociągu byliśmy, ja byłem sam ich 40, no i musiałem uciekać. Zostaw jajka. To się wszystko nagrywa? Nagrywasz moje teksty? To był dowcip.